Andrzej Wajda nie żyje. Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów zmarł wczoraj wieczorem. Miał 90 lat. Jego filmy zainicjowały tzw. Polską Szkołę Filmową. Współtworzył także kino moralnego niepokoju. Ekranizował wielkie dzieła literackie jak Popioły, Wesele czy Pan Tadeusz. W 2000 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Jego ostatni film, Powidoki, w przyszłym roku będzie reprezentował Polskę na Oscarach. To był gorący wieczór w St. Louis. Po raz drugi przed kamerami spotkali się Hillary Clinton i Donald Trump. Podczas debaty doszło do ostrego starcia. Kandydatka demokratów krytykowała swego rywala za używanie języka nienawiści i obrażanie różnych grup społecznych. Donald Trump mówił o byłej sekretarz stanu jako przedstawicielce skorumpowanego systemu i oświadczył, że jej miejsce jest w więzieniu. Clinton zarzuciła Trumpowi, że dzieli kraj i nigdy za to nie przeprasza. Premier Węgier Viktor Orbán ma przedstawić poprawkę do konstytucji. Ma ona zakazywać osiedlania na Węgrzech obcej ludności. W poprawce ma znaleźć się również zapis, że ustrój, a także terytorium i ludność należą do konstytucyjnej tożsamości narodu i nie może tego zmienić zewnętrzna norma prawna. Proponowana przez Orbána poprawka jest konsekwencją referendum, w którym przeciw przyjmowaniu uchodźców wypowiedziało się 98% głosujących Węgrów. Nie jest jednak ważne ze względu na niską frekwencję. O 14 nauczyciele wyjdą na ulice 17 miast. Protestować będą przeciwko reformie edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje pikiety, chce wycofania się resortu edukacji z planowanej reformy oraz z projektowanej prywatyzacji polskiego szkolnictwa, zwiększenia nakładów na edukację, nie przerzucania kosztów zmian na samorządy terytorialne oraz zwiększenia pensji nauczycieli co najmniej o 10%.